ja z Harleya przed chwilą, to było nieprzypadkowe, to był taki symbol, bo właśnie wjechał tutaj Harley wśród stóp podwójnych, coś czego jeszcze nie było, polska stopa kosmicznej nowoczesnej technologii, za chwilę wszystko będziecie wiedzieć, panowie konstruktorzy opowiedzą, będzie można przetestować, porównać ze stopą marki Trick, jest też Axis. Tak, jest taka opcja. Niemniej jednak, parę słów się należy do tłumaczenia, dlaczego to powstało, skąd w ogóle pomysł. Znamy po prostu ograniczenia wynikające z konkurencji na rynku i zdajemy sobie sprawę z tego, że nie jest łatwo. Co wyróżnia, jeśli chodzi o konkurencję? Na pewno nie cena. Jest ona po prostu taka, a nie inna, wbita między to, co mamy na rynku, najwyższego, średniego i tak dalej. Nic nie promujemy. Ja zapraszam ciebie do tego, żebyś po prostu porównał jedną konstrukcję z drugą i to ty sam wypromujesz jedną lub drugą. Ja nic nie promuję. Kupić stopę za ileś tam pieniędzy, a później dyskutować za pół roku o tym, że parametry jej spadły w ciągu 4 miesięcy gry. O tym może powiedzieć każdy i z racji przyzwyczajenia do końca swoich dni będzie twierdził, że taka albo taka inna stopa jest najlepsza i koniec. Nie chciałbym szufladkować i sprawdzić. Tak, oczywiście to był dowcip ze względu na te pentagramy, jakieś tam cygańskie główki i jakieś takie inne tematy. Nie chodzi o to. Ta stopa nie jest dedykowana dla jakiejkolwiek konkretnej grupy odbiorców. Jednak no tak się stało, że sami ją wzięli po prostu pod swoje skrzydła jak na razie i dobrze, tak ma być. Natomiast, tak jak mówię, bardzo dziękuję wszystkim za słowa uznania, ponieważ wkład wniesiony w wymyślenie i produkowanie tej stopy był duży, bardzo duży i do cholery jasnej ta stopa jest dedykowana dla was. Ja chciałbym się zajmować swoją małżonką po 18 godzinach pracy, a nie grać na stopach, to wygrać się na tym sprzęcie. A ja gram na czym innym.